No cześć, witajcie w sobotę rano. No i tak, miałam nadzieję na grilla, miała przyjechać siostrzenica Artura, no ale od samego rana, zanim jeszcze nawet oczy otworzyłam, to już pada, więc i to wygląda na to, że to będzie padało cały dzień, więc z grilla nici. A ja ze względu na to, jaka jest aura i w ogóle jakie jest samopoczucie, wstałam w ogóle o 10:00 nieprzytomna, bo wczoraj po tym holu poszłam tak późno w nocy spać, że po prostu jestem nieprzytomna. No i zrobiłam sobie mega wielką kawę. To jest taki kubek ogromny, taki naprawdę mega wielki. Artura, który on ma takie dwa wielkie kubki na herbatę, bo on lubi pić herbatę, wiecie, w ilościach no takich już znaczących. On tam nie uznaje herbaty w normalnym kubku, więc ukradłam mu taki duży. On tak w basenie kąpielowym. No i ukradłam mu ten duży kubek i sobie zrobiłam taką po prostu wielką kawę. Bo chyba dzisiaj to naprawdę się nie obudzę i idę jeść śniadanko. Artur mi zrobił kanapki z tą pasztetową, z borowikami, z oszą i z pomidorkiem. Także idę jeść. Nie wiem, co dzisiaj będzie się działo, nie wiem, co to będzie za dzień. Podejrzewam, że spędzę go na po prostu sprzątaniu, bo jak jest taka pogoda, no to trzeba ją po prostu jakoś przeżyć i wykorzystać może na układanie czegoś, segregowanie, no bo też mamy sporo rzeczy do zrobienia jeszcze, wiecie. Och, jeju. Jeszcze mamy tyle rzeczy do zrobienia. Aha, i jeszcze trzeba jechać na pocztę, bo mam awizo w skrzynce i do Chińczyka po takie wstążki, które muszę kupić. I chyba jeszcze po balony, więc myślę, że to dzisiaj zrobimy. Tylko żeby jechać, to musi trochę przestać padać, bo nie będziemy jeździć w deszczu. Także zobaczymy, co będzie później. Będziecie z nami, nie? No, także do później, pa! Na obiad dzisiaj jest wczorajsze leczo, które zrobiłam. I do tego gotuję tutaj kaszę. Już za chwilę będzie, także tylko podgrzeję leczo. Powiem wam, że takie wyszło pyszne, że aż sama muszę się pochwalić, bo nikt chyba mnie nie pochwali. Może później jak Artur zje, to mnie pochwali. Ale na razie sama muszę się pochwalić. No i już kiszone zostało kilka. Zjem sobie teraz do obiadku i można wyrzucać. Ta-da! Przyjeżdża dzisiaj do nas koleżanka. No i tak sobie wymyśliłam, że zrobię zapiekankę. Będzie tak, makaron ugotowany na spód w takim żaroodpornym naczyniu. Tutaj mam, słuchajcie, te co w Auchan zawsze wam pokazuję, filety z uda kurczaka, paprykę i cukinię. I to mam wszystko tak uduszone. Przyprawa to jest przyprawa do grilla. I zrobię tak. Jedną warstwę makaronu, potem warstwa tego, potem po prostu pokrojone pomidory, sól, pieprz. Na to będzie jeszcze jedna warstwa makaronu, jeszcze raz to. I będą później trochę podgotowane tak al dente brokuły i na to rozbite jajka, sól, pieprz i do piekarnika i myślę, że to będzie bomba.
Cześć. No powiedziałem cześć, no co? Gdzie? No tak zrobiłem, no to było takie... Aha. No dobra, niech ci będzie. Boże. Słuchajcie, jest poniedziałek, wracamy z ultradźwięków. Wzięłam jednak prywatnie... Wzięłam prywatnie po prostu sobie zabiegi ultradźwięku, no bo tu się nic samo nie zadzieje, to samo nie przejdzie. Podobno no trochę za późno, mogłabym 3 tygodnie wcześniej, bo to się chodzi codziennie. Podobno fala uderzeniowa jest bolesna i nie zawsze trafią w to miejsce, więc nie ma pewności, że coś to da. No, a tutaj trzeba codziennie i 5-10 razy, myślę, że na pewno. No i tak sytuacja się przedstawia, że jednak się zdecydowałam. No trudno. Mam nadzieję, że mi to pomoże. Mam dużą nadzieję, że mi to pomoże. No, a teraz jedziemy sobie przez Gdańsk w Śródmieście. Zaraz pokaż, wam pokażę trochę miasta. To jest zieleniak, tak? Tak. Pracowałeś tu kiedyś? Tak, tutaj jest zieleniak, taki wielki budynek. Gdańsk główny słynie z zieleniaka. Ja tutaj kiedyś pracowałam. Także możecie powiedzieć, że pracowałam w bardzo, bardzo znanym miejscu w Gdańsku. Mogę powiedzieć. A nie możecie... No jak zwykle Gdańsk widzicie zapchany. Mamy jeszcze jarmark dominikański. Mnóstwo wczasowiczów, mnóstwo ludzi przyjezdnych. No, tak to teraz wygląda. Tesco. Cienista. No tego tak może nie widać. Ale widać. Będzie zaraz. Likwidacja, tak jak mówiłem. Cześć. Cześć! Myszka, powiem wam na początku, muszę wam powiedzieć, nie, zaskarżyć. Nie pogrążaj mnie! Myszka nie nacisnęła nagrywania. Myszka nie nacisnęła nagrywania i się tu produkowaliśmy. Produkujemy się! A ja nie włączyłam nagrywania. No i tak to jest, wiecie.
Jesteśmy już w domu, wróciliśmy, jest już późno, bo robiłam dla was vlog. Stwierdziłam, że poczekam, zrobię dla was vlog i dopiero teraz zaczniemy nagrywać, bo mamy dla was haul z Tesco. Słuchajcie, koleżanka dała mi cynk, że w Tesco są promocje, bo likwidują Tesco i są wyprzedaże. Są nawet wyprzedaże do 50%, promocje, no te 50% to wiecie, różnie z tym jest. I powiem wam, że trzeba uważać, dlatego że jest coś takiego, jest cena i obok na żółto minus 20% na przykład. I ludzie myślą, że to jest od tej ceny minus 20%, a to już w tej cenie jest te minus 20%. Więc nie zawsze, no czasami jest tak, że ta cena jest najpierw zawyżona, później jest odjęte, niby wiecie. Ale i tak naprawdę niektóre ceny mają w świetnych, niektóre produkty mają w świetnych cenach, ale już bardzo duża pustka w niektórych rzeczach jest bardzo duża, jak naprawdę było coś przecenione o połowę, to jest wymiecione, ludzie z koszykami po prostu brali cały koszyk wszystkiego, zupek chińskich, podpasek, po prostu chyba na sprzedaż do sklepów czy gdzieś, bo po prostu naprawdę brali na tony, się rzucali, kolejki były nieziemskie. My już teraz byliśmy, jak już jest naprawdę spokojnie, ale tak naprawdę to, co chcieliśmy, to dostaliśmy. Ja jestem ogólnie zadowolona i nie mam nic do zarzucenia, fajne rzeczy wybraliśmy. Może ja jeszcze powiem. W różnych oczywiście godzinach i dniach podyktowane to jest oczywiście polityką sprzedażową, są uruchamiane różne promocje w zależności od tego, co jest wiadomo. W magazynie to jeśli mają, to wiadomo, są uruchamiane takie i takie promocje. Jeśli chodzi o, słuchajcie, właśnie o to, co Myszka powiedziała wcześniej, trzeba bardzo uważać, bo można się naciąć. Czasami tak, zwłaszcza starsi ludzie nie wiedzieli, nie? Także no czasami w ogóle kartka się nie odnosi nijak do tego, co jest na półce, ponieważ... Trzeba biegać do czytnika jak po prostu z, nie wiem z czym, nie powiem z czym, ale trzeba biegać, bo naprawdę jedną rzecz kupicie mega tanio, a za drugą zapłacicie tyle, że... Także trzeba na to zwracać uwagę, ja trzeba tak wierzyć do końca. Myszko, no. Dziękuję za głos. No mowa, ty masz od rudzego, tu trawę. Także ja dzisiaj sprawdzałem bardzo dużo produktów. Widzieliśmy pana, który kupił bardzo dużo Color Rossi. I się zdziwił. I nie wiem, czy się zdziwił, czy się nie zdziwił. Jeśli chodzi o właśnie Bourbona, to ja tak zauważyłem, bo ja powiem wam szczerze, Myszka, ona się bardziej orientuje, jeśli chodzi o takie ceny ogólne różnych produktów. Tak, ja wiem, co jest, czy to jest na pewno promocja, czy nie, bo ja naprawdę patrzę na ceny, ja wszędzie, ja normalnie mam w pamięci cenę, ja wiem, że, a zwłaszcza już w danym momencie, jak mnie coś interesuje. I słuchajcie, ja wiem, ile kosztuje pół litra danej wódki, którą kupowaliśmy, ile kosztuje 0,7 i ile kosztuje litr. I wiem, jak widzę cenę, to wiem, czy to jest taniej, czy nie, czy to jest robienie w bambuko. Także, no, naprawdę wiem. I powiem wam, że udało nam się kupić, bo jeszcze kupiliśmy, dokupiliśmy wódkę, bo tak sobie pomyśleliśmy, że jeszcze dokupimy. No, bo jeszcze poprawiny i wiecie, i... I co? No i stwierdziliśmy, że dokupimy. Jeszcze trzeba kupić pół litrowe, ale to w innym sklepie, bo tutaj to nie była wcale promocja, bo w ogóle nie była pół litrowa, nie wiem dlaczego nie była przeceniona. A za 0,7 daliśmy 2 zł mniej niż na przykład jest w Auchan, czy tam w Biedronce, czy w Lidlu. Także i tak uważam, że jak na butelce 2 zł, to i tak uważam, że to jest bardzo dobra cena. No, także tutaj nie mamy, nie będziemy pokazywać, bo to zostało na dole w garażu. No i teraz może zacznę od tego, co Artur już napoczął. To sok Tymbark, on chyba ze złoty 70 kosztował, z tego co pamiętam, złoty 74, coś takiego. Taki sok. Takie zakupy my lubimy, co? Tak, takie zakupy my lubimy. Ja już tutaj napoczęłam chipsy, one też grosze kosztowały. A ja jeszcze muszę wtrącić, słuchajcie, wiecie, że o tym kiedyś była likwidacja w Sopocie, był taki hipermarket, nazywał się Elea i nie wiem, ktoś z was może pamięta, wcześniej była Billa,
I w trakcie tej likwidacji tam też bardzo dużo takich różnych produktów, no, najróżniejszych. Też. Od, słuchajcie, od, no, po prostu... Wszystko brali. Od łopaty skończywszy, no nie wiem, na drożdżach. No ale ja myślę, było. Że żeby ludzie zaczęli kupować tak, wiecie, że wszystko, nie tylko to, co jest przecenione, to resztę produktów też będą musieli tak. na sam koniec przecenić, także... Te produkty, których teraz nie mają przecenionych, to niestety będą musieli też przecenić, bo inaczej ludzie nie kupią, bo ludzie tylko jak widzą promocję, to biegną, a jak nie widzą, to a na koniec ci z Tesco jeszcze tego bourbona sobie zostawią, a Tesco spalą i zostawią spalone Tesco. Ten syrop kosztował bardzo mało, niecałe 2 zł, z tego co pamiętam, także... Nie ma się co zastanawiać. Herbapol to był. Tak. I słuchajcie, było coś takiego. Wkładki to kupiłam normalnie, bez jakiejś. A powiedz, tam... po ile były? Pamiętasz? 6,40. Ale po ile były tam na tym? Normalnie, 6,40. One nie były w promocji. Ale te, które były w promocji, to po ile były? Złoty ile? Co? No te, które były w promocji. Które? Wyszko, proszę cię, nie rozumiem. Ale ty mówisz o podpaskach, a to no. są wkładki. Aha. No. Bo były always 10 sztuk, no ale to nie jest to samo. To jest trochę różnica. No, wygląda tak samo, ale to nie jest to samo. No. Och, muszę go chyba nauczyć życia, bo normalnie nie wiem, co się dzieje. Dla mnie to jest jedno i to samo. No to, nie jest to samo. Wkładki to są cieniutkie. A to co to jest? To jest wkładka, a podpaska to jest gruba. Bardziej to, chłonie. To co to było tamto? Od podpaska. To było grubsze. Nie może sobie jednej waty dużej... Ja nie wiem, co ja z tobą mam. Ja przepraszam. Co ja z tobą mam? Przepraszam za swoje zachowanie, ale... To mi powinni dać jakiś medal za cierpliwość. Nie wiem. Ja naprawdę nie widziałem. Ty masz tyle lat i nie wiedziałeś? Nie. Nie wiesz, co to znaczy nie. wkładka, a co to znaczy podpaska? Znaczy, teraz wiem, ja w ogóle wiem, co to jest, ale ja tego w ogóle nie rozróżniam, że jak to... Po czym to? No widzisz, że to jest wkładka takie cienkie. Tu nie ma nic napisane w ogóle. Gdzie to jest napisane? No może tutaj jest napisane, no. Popatrzcie, muszę się usprawiedliwić, obronić. Popatrzcie, gdzie to jest No napisane? Masz prawo nie wiedzieć, no nie jest napisane, ale panty to znaczy, no to co mam ci powiedzieć, no. Dobra, Myszko, bo starczy, nie jesteś kobietą, no to masz prawo nie wiedzieć, co? Przecież są ważniejsze rzeczy na świecie, jaka jest różnica między wkładkami a podpaskami, no. Dobra, i teraz Artur coś dorwał, powiem wam, że nigdy nie miałam czegoś takiego, jeszcze nawet nie wiedziałam, że coś takiego jest i to jest... Dzikie owoce, leśna poziomka, żubrówka, z nutą trawy żubrowej zbieranej ręcznie. No powiem wam, że Artur to wziął i mówi, ty to spróbujesz. Tylko to wiecie co, to chyba to jest żubrówka. No. Ale to nie jest wódka. A co to jest? To ma 32%. No to jest taka prawie wódka, no. To taka dla kobiet jest, no. Tu nie ma nigdzie napisane wódka. No nie może być, bo jak ma 32%. To jest napój. To jest taki alkohol delikatny dla kobiet, tak? No. No, ale fajnie, ja tam sobie... Likier. Likier to jest, no to likier. A taki... A w ogóle konsystencja wódki. No, ale... Chcesz odkręcić, spróbować? Nie chcę. Nie chcę. A normalnie na wódce, żubrówce? Papryka słodka mielona. Też grosze były przecenione te... Te to w ogóle chyba 34 grosze dałam za te przyprawy teskowe. Przyprawa do kurczaka i przyprawa do kurczaka. I jeszcze wzięłam z Prymatu grill klasyczny, dosłownie złoty 0,9 kosztowało. I to też tam słodka mielona, jakieś grosze, bo nie mam i fajnie się złożyło. I słuchajcie, dwa zestawy Radlera, warki 0%, trzymaj. Jak się brało dwie sztuki, to wyszło za dwie sztuki... Ała! Przepraszam. Chciałeś mnie zabić?
Matko, jedyna człowiek, nawet w domu nie może się czuć bezpiecznie. Chyba 18 zł wychodziło za te 8 sztuk. Także dobra cena jest. No, a my potrzebujemy, słuchajcie, też na, a patrzcie, na wesele ma, a 0%. A myszka ma nowe okularki? No mam. I się chwalę. Jak się brało Lecha 0%, to też było taniej. Wychodziło 9,50 za czteropak. Także też fajna cena. I co jeszcze? Artur wziął zupki fo, ale zupki fo były w normalnej cenie. Nie były przecenione. Aha, jeszcze majeranek też tam za grosze. I jeszcze ziele angielskie też tam 30 groszy. Jeszcze jedno ziele angielskie. To jak jest w paczkach, słuchajcie, to jeść nie woła. Wziąłam sobie Taft. Też była jakaś promocja, 10 zł. Myślę, że taniej niż w Rossmanie, dokładnie nie wiem, ale chciałam, potrzebuję takie właśnie lakier mocne. To jest. To jest szóstka. No, także... Także panowie, jeśli nie wiecie, to chyba... Artur się uczy życia od dzisiaj. Czyli to jest szóstka, czyli to co, to jest mocne to? Najmocniejszy. No. I słuchajcie, wzięłam majtki, one nie były w promocji, ja po prostu szukałam jakichś takich tego typu. One są fajne, bo są zabudowane. Lubię takie szerokie, wiecie, nie, że tutaj jest jakaś ostra gumka, tylko jest taka delikatna gumka. No, co, no gacie jak gacie, nie? Ale z fajnego, przyjemnego materiału są, one kosztowały 15 zł, 14,99 F&F, to są te w Tesco. Ja wam powiem, że bardzo lubię bieliznę z Tesco, dużo mam staników. I jeszcze też kupiłam dzisiaj stanik, bo też szukałam takiego do sukienki na poprawiny. Teraz wam zapnę, żeby wam pokazać, jak to wygląda. Uważam, że nie mam w tym nic takiego strasznego, żeby wam pokazać. To jest lakier na każdą stanik. Pogodę. To tak jakbym wam pokazała chyba górę od biustonoszanu, od stroju kąpielowego, no bo co to takiego. To jest ten taki stanik, no wiecie. Z dużym dekoltem, do sukienek z dużym dekoltem, ale ja po prostu potrzebowałam cielisty i potrzebowałam gładki. A jeśli mi się trafił taki fajny jeszcze w dodatku z dużym dekoltem, to jeszcze lepiej. Z tyłu on jest taki koronkowy. Czekajcie, bo muszę to tak pokazać. O, z tyłu on jest taki koronkowy, bardzo ładny, też F&F. Bardzo przyjemny materiał, mięciutki taki, wiecie, nie ma fishbin. Naprawdę bardzo, bardzo wygodny jest, ekstra jest po prostu. I on kosztował 44,99. No uważam, że jak za taki stanik, to naprawdę to nie jest dużo, a jest tak przyjemny, tak mięciutki, bo ja nie lubię, wiecie, takich tych gąbek, takich napakowanych, po prostu jakoś tak oduczyłam się w ogóle. Najlepiej to same koronkowe. Bo ja wam powiem coś, bo myszka jakiś... A on ma takie, o. A widzę, takie że to coś. Nie taka jest gadania. Nazwa, no żebyście wiedzieli w razie czego, no. Nie ma nic do gadania dzisiaj. No już. Jest już koniec. To wszystko. Nie ma już nic. Jeszcze tylko są flaszki 07, ale to w garażu. No mów. Boże, gorąco mi jest. Myszka dzisiaj mówi za... Za trzech. Za mnie i jeszcze w ogóle... Słuchajcie. Ja jestem zmęczona, słuchajcie, rano jestem na zabiegi. I patrzcie, i znowuż. Co się z tobą dzieje dzisiaj? Nie. Dobra, już mów. No dajesz, dajesz. Jestem po prostu zdegustowany. Zdegustowany, no. Patrzcie. Wiecie, myszka ostatnio była jakiś czas temu, była w sklepie i staniki tam, jakie staniki. I ja stwierdziłem, jakie staniki są najlepsze. I od tej pory myszka już... A, no to, ale to już lata będą. No tak, no ale to... Tak. Bo ja zawsze nosiłam takie, wiecie, push-upy, takie z gąbkami, bo jakoś tak byłam zawsze od młodości przyzwyczajona, no bo wszyscy takie kupowali, no to ja też. No i co? Jak poznałam Artura, no to się okazało, że to wcale nie są fajne staniki. Kiedyś byłam kupować i przymierzyłam tam ileś, a Artur stwierdził, że
to mają być, że najlepsze staniki są z koronki, po prostu sama Fiszbina i koronka, także ja od tego czasu, czyli od naprawdę wielu lat, w ogóle nie kupuję takich staników z gąbką, tylko sama koronka z Fiszbinami, no i powiem wam, że naprawdę o wiele lepiej się czuję w takich i są super, znaczy ja wiem, że jeśli ktoś ma mały biust, no to mu to może nie będzie odpowiadało, bo zawsze gdzieś tam ta Fiszbina i z tą gąbką to zawsze powiększa, jakoś tak kształt nadaje i w ogóle, ale naprawdę są staniki bardzo dobrej jakości, z bardzo dobrej koronki, które też dają ładny kształt i no jakoś tak sprawiają, że nie wiem, że jak się ma duży biust, to po prostu jeszcze nie powiększa ten stanik tego biustu, tylko on jest taki, jaki jest, także no tak, Artur... A co to są te Fiszbiny? Fiszbina to jest ten drut. Na dole? No. No bo wiecie, jak się ma duży biust, to jednak on musi trochę ten stanik podtrzymać, ten biust. Ale chodzi o to, że nie ma gąbki na całym, bo dzisiaj też był właśnie taki biały, gładki, ale no co z tego, jak to była gąbka... Ostatecznie bym go kupiła, ale już mi się to po prostu nie podoba. Tutaj widzicie, że on jest taki bardzo cieniutki. A tamte to są takie, wiecie, no napompowane, napchane i ja się czuję, jakbym była w jakiejś zbroi albo nie wiem w czym. Już się po prostu odzwyczaiłam, a kiedyś byłam przyzwyczajona. I wiecie co, ja myślę, że to już Myszka już skończyła swoją mowę, natomiast ja mogę jeszcze od siebie powiedzieć, że bardzo fajnie i miłym gestem dla panów zwłaszcza było, gdyby na dziale damskim przy przymierzeniach były ławeczki jakieś takie. Bo, krzesełka. Bo powiem wam, to co ja dzisiaj na Myszkę czekałem. Ale myślałem, nie było aż tak najgorzej. Ja myślałem, że stąd nie wyjdę. No. I to jest naprawdę... A tu jest naprawdę cierpliwy. Gdyby tam panie dyrektorze od Tesco, od Auchan, od Lizelfo, przy przymierzaniach jakiś taburecik. Nie wiem od czego jeszcze. Gdyby można było gdzieś jakieś tabureciki zawsze, ja bym naprawdę... No. Ja bym sobie mógł wtedy tam usiąść i sobie siedzieć, a tak to no... Artur najlepiej lubi ze mną chodzić do Mojito, bo tam w Mojito, słuchajcie, są przymierzalnie i jest wielka kanapa i tam zawsze panowie siedzą, nie? No, ludzie. Jest taka piękna, wielka kanapa i panie normalnie wychodzą się panom pokazać, panowie sobie siedzą jak królowie normalnie na tej kanapie, a panie naprzeciwko w przymierzalniach przymierzają i wtedy taki chłop normalnie nie stęka, nie narzeka, że on już umiera, że ten i już macie dość po zakupach i po wszystkim. Artur jest naprawdę bardzo cierpliwy i lubi chodzić na zakupy, ale właśnie no ja mu się nie dziwię, bo jak ja biorę 20 ciuchów do przymierzalni, no to naprawdę trochę trwa, pomimo tego, że ja się naprawdę zawsze spieszę, ale on lubi, jak ja mu zawsze wtedy z przymierzalni daję jakieś ten krzesełko, co jest na brecik. No zawsze tak. Ja już wiem i dbam o Artura i jak tylko jest jakieś krzesełko, to ja mu wysuwam i sobie siedzi. No. Tak? Tak, to ja wam chciałem to powiedzieć. No. Chyba to jest najbardziej taka jasna i najmądrzejsza moja myśl, bo widzę, że to co wcześniej mówiłem, to chyba się nie popisałem. To Myszka nie się ona, ale dajcie jej łapkę. No, kończymy, słuchajcie, jeszcze dzisiaj trochę ogarnę w kuchni, porozkładam te zakupy, dam bieliznę do tego, do ręcznie przepiorę po prostu. Ale podoba mi się ten stanik, naprawdę. Cieszę się, że poszłam na bieliznę, bo naprawdę jest taki mięciutki. To taka blaszka jest, jakbyście... No, F&F. Yeah. No, ale blaszka. Jest naprawdę fajny, naprawdę. Czekaj, trzeba go porać ręcznie? Blaszką. Jezu. Czekajcie, ubiorę sobie okulary, bo teraz to ja mogę patrzeć. A wiecie, że ciągle pada mam przy tutaj? Sobie. Ciągle deszcz pada. Ponad tydzień już pada. Pada i końca nie widać. Wyprodukowano w Bangladeszu. Wow. A Tesco, słyszeliście, że likwidują różne Tesco? Różne sklepy Tesco likwidują. No i mają chyba Bricomarché powstawać, czy jakieś takie... Coś tam ma powstać, ale... Jeszcze nie wiadomo. Jak się dowiem, to wam powiem. No ale żeśmy się dowiedzieli i żeśmy pojechali,
żeśmy sprawdzili, żeśmy byli, żeśmy kupili. Nie, można prać w pralce, ale naprawdę na delikatne pranie 40 stopni. Ale mega delikatne, więc chyba bardziej będę za tym, żeby ręcznie prać. No. Także takie zakupy. Także takie zakupy, jesteśmy zadowoleni. No niby to się wydaje, wiecie. Z tą wódką myśleliśmy, że będzie większa promocja, ale i tak jest dobrze. Lepiej zawsze mieć chociaż małą promocję niż wcale. No. Ja także... będę tam zaglądał może jakiś bourbon, ale wątpię w to. Ja myślę, że może pod koniec, jak już będą takie totalne resztki, ale to już będą resztki. Ja myślę, że to trzeba tam aha, jeszcze na kursie kupiliśmy mieć. Szampana też bezalkoholowego, ale też na dole został. To trzeba mieć naprawdę tam rękę na pulsie. No. A to no ja dlatego, nie że tam też na weselu będą osoby, które nie piją, więc też musimy patrzeć jakby na to, że no też musi być szampan bezalkoholowy. Także no także tak, to tyle. Dzięki za oglądanie, jeszcze, trzymajcie się ciepło, powiem, nie ma jeszcze. Powiedzcie, ja jestem gadułą. Za ile wy najtaniej kupiliście kiedyś bourbona 700 ml, ja kupiłem najtaniej, chyba będzie za 45 zł. Litra? 0,700. Ale Jima Bima? Jima Bima. No to powiedzcie. 45 zł kupiłem najtaniej w życiu. No. To wszystko ode mnie. Dzięki bardzo, dzięki za oglądanie, dzięki, że jesteście z nami, że jest was coraz więcej. Bardzo się cieszymy z tego powodu. Wpadajcie do Artura na kanał, na typowo męski punkt widzenia. Tam dobijamy do... chcemy 1000. Chcemy was 1000. Także wpadajcie, subskrybujcie Artura kanał. I do zobaczenia, pa pa. Cześć, do zobaczenia.